Podbiegniemy, tutaj jest drugi zapalnik. Rozbrajamy. Dobra, dwa już leżą. Tam jest jeszcze gdzieś jeden get. Dobra, czyli dwa. O właśnie. Weź... A, nie macie. Też gety właśnie robią takie te bariery. A, masz, kurde. Dostaję jeszcze jeden. Dobra. Mam kolejną bombkę do rozbrojenia. Trzeba uważać na ten promień taki, co ten get miał. Bo on przegrzewa naszą broń. Jeszcze jedna bomba. W miarę spokój i tu jest ostatnia. Trzy minuty i jedna sekunda. Skrzynka. Kramisz turmowy, silnik pancerzyka. Zobaczmy. Jeszcze mamy ulepszenie broni. Większy kaliber. Weź wszystko. Mamy lepszy jakiś pancerz. Tak, no niestety tutaj są właśnie takie te zmiany pancerza, co mnie nie za bardzo cieszy, szczerze mówiąc. Aha, większy kaliber. Ja lubię ten pancerz, czy ten Onyx, czy jakoś tak. Chyba to ten get tak się ładnie nam ustawił. Może uda się nam go tak ładnie zdjąć. Jest, pięknie zdjęty. Dostał w oczko. A to jest jeszcze jeden. Na całe szczęście... O, jakieś osiągnięcie żeśmy dostali. Ładnie, jeszcze się tam zaklinował. Oj! To jest jeszcze jeden. Zginął. Ten też jest martwy na całe szczęście. Wstawaj. Tak, tu już zajmował nasz protański nadajnik, ale tutaj są jeszcze właśnie szafka i tam jest jeszcze skrzynka. Szafka, rozpocznij deszyfrację. Pistolet i karabin snajperski. Od razu sobie zmienimy karabin. Skrzynia cenność 25. Coś nisko. Ten ma 1. Ale mam jeszcze obrażenie, więc je zamienimy. Teraz będziemy mieli taki ładny czerwony. Dobra, biegniemy po ostatnią rzecz, jaka tutaj jest nam potrzebna. Czyli właśnie do schowka, który też ma łatwą deszyfrację. Cyk. Ulepszenie broni chłodnica, ulepszenie broni kolimator. Nie wiem, co to jest kolimator tak w ogóle, ale nieważne. Ulepszenie broni. A, plus 5 do maksymalnej celności. Bardzo fajnie, czyli to jest kolimator. Czy nie jest sensu, bo ja tylko weźmiemy dla ciebie kolimator. No i okej, co, zostaje nam tylko iść do protańskiego nadajnika. Już tylko tutaj, wiecie, zrobię zapis, przerwę nagrywanie, żeby było. No i dobrze, idziemy. Schowałem sobie broń. Spadaj. Normandia, nadajnik zabezpieczony. No nieźle. Prosimy o natychmiastową... Działająca technologia Protean. Niesamowite. Pierwszy raz widzę coś takiego. Coś musiało go uaktywnić. Przyjąłem, Normandia. Czekam.
Oj, aż nie zbliżę się. To ją wciąga! Chcę ją zgwałcić! Nie pozwolę na to! Zsuń dupę! A, wciąga mnie! A! Nie, nie dotykaj go, to zbyt niebezpieczne! Jebut! Auć, to musiało boleć. No i nadajnik trafił szlak. Czasami Sarengada zwróci uwagę na jego oczy. Zidentyfikowaliśmy statek, który wylądował na Eden Prime. To Normandia. Należy do Przymierza. Dowodził nią kapitan Anderson. Udało im się ocalić kolonię. A nadajnik? Jeden z ludzi mógł go uruchomić. Sarem być zły. Sam zginiesz raczej. No i wróciliśmy na Normandię. Doktor Chakwas, chyba się budzi. Martwiliśmy się o was, Shepard. Jak się czujecie? Jak tu trafiłem? Ile czasu byłem nieprzytomny? 15 godzin. Myślę, że coś się stało z nadajnikiem tam na dole. To moja wina. Widocznie uruchomiłam jakieś pole ochronne, kiedy podchodziłam. Musiałeś zepchnąć mnie z drogi. Nie mogłaś wiedzieć, co się wydarzy. Nie wiemy, czy to właśnie spowodowało reakcję. Niestety, nie będziemy już mieli okazji się tego dowiedzieć. Nadajnik eksplodował. Pewnie jakieś przeciążenie. Wybuch pozbawił was przytomności. Przenieśliśmy was z powrotem na statek. No dzięki. Jestem zobowiązany. No śmiechnij się. Pod względem fizycznym nic wam nie jest. Wykryłam jednak niezwykłą aktywność mózgu, a normalne fale beta. Zaobserwowałam również wyraźnie szybsze ruchy gałek ocznych. Objawy kojarzone zwykle z intensywnym śnieniem. To nie sen. Widziałem, nie jestem pewien co. Śmierć. Zniszczenie. To nie ma sensu. Włączę to do mojego raportu. Może... O, kapitan Anderson. Jak się ma pacjent, pani doktor? Odczyty w normie. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Dobrze to słyszeć. Shepard, muszę z wami porozmawiać. Na osobności. Tak jest, kapitanie. Będę w mesie w razie czego. Spokojnie. Wygląda na to, że nieźle oberwaliście od tego nadajnika. Na pewno wszystko w porządku. Nie lubię, kiedy giną żołnierze, którymi dowodzę. Śmierć Jenkinsa to nie wasza wina. Odwaliliście kawał dobrej roboty, Shepard. No dobra. Chcieliście się ze mną zobaczyć na osobności, kapitanie. Nie będę kłamać, Shepard. Jesteśmy w dupie. Nilus nie żyje. Nadajnik zniszczony. Mamy inwazję getów. Rada zażąda wyjaśnień. Nie zrobiłem nic złego, dowódco. Oby Rada też to dostrzegła. Zobaczymy. Poprę was i wasz raport, Shepard. Dla mnie jesteście bohaterem. Ale nie po to tu przyszedłem. Chodzi o Sarena, tego drugiego Turianina. Saren jest widmem. Jednym z najlepszych. Żywą legendą. Ale jeśli współpracuje z getami, to znaczy, że przeszedł na drugą stronę. Widmo poza kontrolą oznacza kłopoty. Zwłaszcza takie widmo. Saren nienawidzi ludzi. Nie przybył na Eden Prime tylko dlatego, że nienawidzi ludzi. Macie rację. Saren działa wspólnie z getami. Nie wiem dlaczego.
To musi mieć jakiś związek z tym nadajnikiem. Jest kontrolowany. Byliście na miejscu, kiedy nadajnik uległ samozniszczeniu. Widzieliście coś? Jakąś wskazówkę, która mogłaby nam powiedzieć, czego szuka Saren? Tuż przed utratą przytomności miałem jakąś wizję. Wizję? Jaką wizję? Widziałem syntetyków. Gety. Mordujących ludzi. Masakrujących ich. Musimy donieść o tym Radzie, Shepard. No właśnie, co im powiemy? Co im powiemy? Że miałem koszmar? Nie wiemy, jaki rodzaj informacji zawierał ten nadajnik. Może zaginioną technologię Protean. Albo plan jakiejś broni masowej zagłady. Cokolwiek to było, zabrał to Saren. Znam Sarena, znam jego podejście do nas. Uważa ludzi za zarazę dla galaktyki. Ten atak był aktem agresji. On poznał tajemnicę tego nadajnika. Dowodzi armią getów. A wszystko zapewne po to, żeby zetrzeć ludzkość z mapy galaktyki. Nie tylko to, ale no, z grubsza ma rację. Znajdę jakiś sposób, żeby go pokonać. To nie takie proste. On jest widmem. Może udać się wszędzie i zrobić praktycznie wszystko. Dlatego właśnie potrzebujemy Rady po naszej stronie. Udowodnimy, że Saren zdradził, a Rada odbierze mu status widma. Skontaktuję się z ambasadorem i zobaczę, czy uda mu się załatwić nam audiencję u Rady. Pewnie będzie chciał się z nami zobaczyć, jak tylko dotrzemy na Cytadelę. Powinniśmy być już blisko. Idźcie na mostek i powiedzcie Jokerowi, żeby wprowadził nas do doku. No dobra. Dostajmy leksykon, trochę dziennika. Tu na razie jeszcze pusto jest. I wiecie, że mamy inne misje przewalone. Hej, komandorze. Dobrze, no, że nic wam nie jest, komandorze. Załoga chętnie usłyszy dobre wieści. Zwłaszcza po śmierci Jenkinsa. Jenkins był cennym członkiem załogi. Czuję się winna, że to się stało. Gdyby Jenkins przeżył, nie byłoby mnie tutaj. Jesteście dobrym żołnierzem, Williams. Pasujecie do Normandii. Dziękuję, komandorze. Jestem wdzięczna. Na dole było dość ostro. Wszystko w porządku? Widziałam już śmierć przyjaciół. Takie jest życie Marines. Ale widzieć, jak wybijają całą jednostkę... Nie umiem przyzwyczaić Straszne, się do wiem. Widoku martwych cywilów. Ale i tak, gdyby nie wy, byłoby dużo gorzej. Nie dalibyśmy rady bez was, Williams. Dziękuję, komandorze. Trochę się bałam reakcji załogi i was. Cieszę się, że jestem tu mile widziana. Będziecie tu pasować, Williams. Dzięki, komandorze. No, plus 2 do idealisty, świetnie. Zawsze to trochę lepiej. Tutaj mamy windę, gdzie możemy zjechać na niższy poziom. Tam też jest sklep. A na razie nie skorzystam. Myślę, że ja polecimy na Cytadelę i wtedy zakończę tą sesję nagraniową. No, ale najpierw przerwa w nagrywaniu i zapis. No i okej, możemy ruszać. Joker? W samą porę, komandorze. Właśnie miałem wprowadzić nas do Cytadeli. Spójrz, jak działa to cacuszko. Podatki nie idą na marne. No właśnie. Kolejny przekaźnik masy. No, żeśmy po prostu się zatrzymali. A, ta Norman jest naprawdę piękna. A, tam w oddali Cytadela. Świetnie zrobione, świetnie pokazane. Ale ten statek jest wielki. To Ascension. Okręt flagowy Cytadeli. Rozmiar to nie wszystko. Chcesz coś powiedzieć, Joker? Technika też się liczy. No, duży jest. Popatrz na tego giganta. Przebiłby bariery każdego statku floty przymierza jednym strzałem. Dobrze, że jest po naszej stronie. Tu SSV Normandia. Prosimy o zezwolenie na lądowanie. Normandia, czekajcie na zezwolenie. Możecie rozpocząć lądowanie. Przekazuję was kontrolerowi przymierza. Zrozumiałem, wieża. Bez odbioru. Ale pięknie, fajnie, to jest naprawdę świetnie zrobione. Normandia, kierujcie się do doku 422. I hamulce działają też świetnie.
No i proszę, tak wygląda Cytadela. To oburzające. Rada wkroczyłaby, gdyby Gety zaatakowały kolonię należącą do Turian. Turianie nie zakładają kolonii na obrzeżach systemów Terminusa, ambasadorze. Ludzkość wiedziała, co ryzykuje, kiedy wkraczała w obręb Trawersu. A co z Sarenem? Nie można tak po prostu zignorować zbuntowanego widma. Żądam podjęcia działań. Nie ma pan prawa czegokolwiek żądać od Rady, ambasadorze. Ochrona Cytadeli bada oskarżenia pod adresem Sarena. O wynikach dochodzenia SOC porozmawiamy podczas przesłuchania, nie wcześniej. No, się niezbyt ciekawie. Kapitanie Anderson, widzę, że przyprowadził pan całą wycieczkę z Normandii. Tylko oddział z Eden Prime. Na wypadek, gdyby pan miał jakieś pytania. Mam raporty na temat misji. Zakładam, że są prawdziwe. Tak jest. Wygląda na to, że przekonał pan Radę, żeby udzieliła nam audiencji. Nie byli z tego powodu zadowoleni. Saren to ich najważniejszy agent. Oskarżenie o zdradę jest ryzykowne. Saren stanowi zagrożenie dla każdej ludzkiej kolonii. Musi zostać zatrzymany. Rada musi nas wysłuchać. Spokojnie, słuchajcie, komandorze. Wasza kandydatura na widmo i tak wisi na włosku. Misja na Eden Prime mogła udowodnić, że umiesz wykonać powierzoną ci robotę. Zamiast tego Nilus zginął, a nadajnik został zniszczony. To wina Sarena, a nie jego. Miejmy zatem nadzieję, że śledztwo SOC przyniesie oczekiwane rezultaty. W przeciwnym razie Rada będzie miała doskonałą wymówkę. Proszę pójść ze mną, kapitanie. Musimy omówić kilka spraw, zanim rozpocznie się przesłuchanie. Shepard i reszta, możecie się z nami spotkać w wieży Cytadeli, na najwyższym piętrze. Dopilnuję, żebyście mogli wejść. No, dzięki. I dlatego nie cierpię polityków. Ja też nie lubię Udiny. Dobra, Lexicon, 10 do doświadczenia. Czyli całkiem ładnie tutaj coś... O, właśnie. Łatwa deszyfracja. No właśnie, to jest to. Hop, udało się. Możecie sobie tutaj przejrzeć raport Patrol Przymierza. Dobra. I tutaj w Cytadeli pożegnam się z wami. Do następnego odcinku. Trzymajcie się. Heja!